Okej, witajcie serdecznie. Dzisiaj wytłumaczę Wam, jaki trening powinien być wykonywany, chociaż już wcześniej na tym kanale była ta tematyka poruszana, ale to jest temat, gdzie trzeba go praktycznie cały czas przypominać, tłumaczyć pewne czasami oczywiste kwestie, ponieważ nasza wiedza jest ulotna i zapominamy o podstawach. Jeżeli chodzi o podstawy, pamiętajmy, że trening wielostawowy, urozmaicony. I mitem jest, że musimy zmieniać trening, ćwiczenia co jednostkę treningową. To nie jest prawda, wystarczy, że będziemy cały czas podkręcać technikę. Możemy robić przykładowo, tu akurat to jest ćwiczenie jednostawowe, nie polecam bicepsa na spalanie tkanki tłuszczowej oczywiście, ale daję jako przykład, że robiąc w pierwszych 2 tygodniach biceps, ok, nasze ciało dąży do ergonomii ruchu. Wykonujemy taki ruch, że nasz mózg, nasz cały układ anatomiczny dąży do tego, aby wykonać tą czynność kosztem jak najmniejszej zużycia energii. Czyli w momencie, kiedy robimy świadomie i co trening koncentrujemy się bardziej na wykonywanym ćwiczeniu, niby widzicie, jest dokładnie wykonywane to samo ćwiczenie, ale wystarczy zrobić rotację. Rotację przykładowo nadgarstka. Albo zrobić izolowany. Przytrzymujemy i wolno odkładamy. Albo dynamicznie podnosimy, dynamicznie opuszczamy. To są w ogóle dwie różne charakterystyki wykonywanego ćwiczenia. Dlatego pamiętajmy, jakakolwiek aktywność, czy robimy przysiady, możemy robić te przysiady, tylko zmieniajmy tempo. Szybko, wolno, bardzo wolno. Przytrzymujemy. Albo robimy na 10. Raz, przytrzymanie. Dwa, przytrzymanie. Trzy. Przytrzymanie. I w ten sposób nasze mięśnie cały czas dostają bodźce i nie dochodzi do tak zwanej adaptacji. Najgorszą rzeczą, jeżeli chodzi o stagnację i zatrzymanie procesów, czy to spalania tkanki tłuszczowej, czy budowania masy mięśniowej, jest stagnacja. I my musimy zadbać o to, aby tej stagnacji nie było. I teraz dlatego, tak jak mówię, jeżeli ktoś ma ochotę, może co trening zmieniać te ćwiczenia, bo wtedy wiadomo, przyjemniej się ćwiczy, coś nowego, nowe wyzwanie jest super. Ale dużo osób troszkę wprowadza nowych adeptów fitness w błąd, mówiąc, że co, ty musisz sobie co trening i najlepiej jeszcze tutaj ja rozpiskę ci zrobię za 50 zł i zobaczysz, będziesz szczuplutka do wakacji. No, troszkę tak to nie powinno wyglądać. I unikajmy takich osób z daleka, jeżeli Wam ktoś mówi, że co trening musi być zmieniony. To jest pierwszy mit, który obalamy. Technika, technika, technika i najróżniejsze warianty, jeżeli chodzi o uchwyty czy tempo wykonywania danego ćwiczenia. Kolejnym taką nowinką, znaczy nie nowinką, dla pewnych osób będzie to oczywiście nowinka, że na dobrą sprawę wystarczy robić ćwiczenia wielostawowe, aby spalić tkankę tłuszczową i zbudować masę mięśniową. Nie mówię, że równocześnie, ale zarówno te ćwiczenia są rekomendowane dla osób, które budują, jak i redukują. Wszystko oczywiście jest kwestią dostarczonych kalorii. Jeżeli chcemy spalić, musimy mieć około minus 200 kalorii w dół. Jeżeli chcemy budować, od 200 wzwyż, w zależności od też somatotypu, czy jesteśmy ektoendomorfikami. Ilość tych kalorii jest uzależniona od naszej budowy, od naszego somatotypu. I teraz tak, najlepszymi ćwiczeniami to są martwe ciągi, przysiady, zarzuty, rwania, burpisy, planki, o dziwo, to są ćwiczenia izolowane, ale jeżeli chodzi o nasze taśmy mięśniowe, bardzo fajnie przede wszystkim kształtują naszą postawę i angażują, o kurczę, tu jest niezliczona, praktycznie wszystkie mięśnie od bicepsa, barku, klatka, mięśnie proste, skośne, czworogłowy, dwugłowy, uda, pośladki, prostowniki. Jesteśmy cali spięci. I prawidłowa technika planku, oprócz tego, że to jest ćwiczenie po części funkcjonalne, po części stabilizujące naszą postawę, a po trzecie można śmiało powiedzieć, że też jest na spalanie tkanki tłuszczowej. Oczywiście przy zastosowaniu odpowiedniej ilości godzin w tygodniu treningu interwałowego czy cardio. Dlatego mieszanie, miksowanie to jest najlepsza forma spalania i budowania masy
mięśniowej, po części też z praktyki, nie wiem czy to się tyczy wszystkich, ale ja na swojej osobie widzę, że każdy rok to jest forma życia. Dlaczego? Może dlatego, że cały czas kombinuję, cały czas urozmaicam, dokładam tych ćwiczeń. Ja się wywodzę ogólnie z lekkiej atletyki. Mój tata był sprinterem, ja byłem sprinterem. Oczywiście próbowałem, jak w swoim wieku, z fajnymi efektami, jednak znalazłem tą drogę, odnalazłem się w formie sportów sylwetkowych i teraz po części siłowych, bardzo crossfit rekomenduję. Zanim w ogóle ktokolwiek pomyśli o crossficie, to nie ma opcji, żeby poszedł i robił trening typowo crossfitowy bez zwiększenia zakresów swoich barków, mobilność, stabilizacja, gibkość, elastyczność, prawidłowa technika. Jeżeli tego nie opanujecie, to mam nadzieję, że w Polsce już są tylko i wyłącznie profesjonalne kluby czy zajęcia w danym fitness klubie crossfitowe i mają podzielone na różne kategorie, bo no niestety jak przyjdzie taki Jasiu i ma zrobić przykładowo skoki na skrzynię, no to też to musi być na prawidłowej technice, na prawidłowym akcentowaniu pięt, wyproście z 5 pośladków brzucha. To są wszystko takie niby niuans, niby banały, ale to są najbardziej takie istotne rzeczy, czyli jeszcze raz wracamy do techniki. Technika, technika, technika. Uwierzcie mi, że robiąc przysiady na łapu-capu, raz, dwa, trzy, do 10 dojeżdżamy, no kurde, no co, przysiady jak przysiady, nie zmęczyłam się, nie? Ale dobra, zarzucamy sztangę i ktoś cię kontroluje. Przenosisz ciężar napięty na pograniczu obalenia się do tyłu, prosty kręgosłup, zejście w dół, przytrzymanie do samego dołu, jeżeli mamy mobilne stawy i robimy 3-4 ruchy, nagle zjeżdżasz do parteru, nie możesz wstać, bo nie ma energii. No i to jest właśnie prawidłowy przysiad. Dlatego pamiętajmy o tej technice, o... Nie musimy, tak jak już jeszcze raz wspomnę, zmieniać treningu co jednostkę treningową, planu treningowego co jednostkę treningową. Co ja tu jeszcze mam zapisane? Aha, jeszcze dobrze, nawiązując do przy okazji do tematu jedzenia. Też nie bądźcie tacy ortodoksyjni. Pamiętajmy, że zmieniamy nawyki żywieniowe na całe życie. Jeżeli podjemy sobie, nie schudłaś, nie przytyłaś w jeden dzień, nie schudniesz w jeden dzień, nie schudniesz w tydzień. I teraz przyjmijmy 10 dni. Super jesz 9 dni. Jeden dzień jak sobie podjesz, to uwierz mi, nic się nie stanie i nie musisz narzucać sobie terroru psychicznego, że o matko, ja zjadłam i nie wiem. I teraz wpadasz w taką melancholię, że zaczynasz się zadręczać psychicznie, zaczynasz siadać i co robisz? No dużo osób zaczyna doprowadza się, że robi kompulsywne podjadanie, czyli na tle emocjonalnym lecą do kuchni i się wynagradzają, pocieszają, bo zrobiły coś złe. I to jest właśnie taka reakcja lawinowa, wirusowa, że bardzo często ta jedna sytuacja, jeżeli źle mentalnie do tego podejdziemy, rozwala cały system i pogląd na to, że to nie jest w jednym momencie coś się dzieje, tylko że to jest globalnie na przestrzeni miesięcy, pół roku, roku. I wtedy musimy zachować proporcje 90 do 10, 90% racjonalnie, zdrowo, 10% jak sobie wypijemy, zjemy, wszystko z głową też, jeżeli ktoś nie ma jakichś skrajnych alergii na pewne produkty, no to może sobie, co tam ulubionego ma na myśli, no to zjeść. I co? To by było chyba na tyle. 9 minut wystarczy. No ja się żegnam, jeżeli macie pytania, to dawajcie w komentarzach. Subskrybujemy ten kanał i proszę o pomoc w rozwoju, dlatego udostępniamy, lajkujemy, komentujemy i ja spadam. Życzę miłego dnia. Salut.